tyłowia i skrętowską po 4 na stronę. Że za nami drugi mecz sparingowy w tej przerwie zimowej. Poprzedni przegrany z klubem z drugiej ligi, teraz klub z czwartej ligi. No i mecz wysoko wygrany. Czy zaplanowane rzeczy na ten mecz i taktyka przyjęta się sprawdziły? Bardziej bym powiedział, że to, co trenowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie, to na tym się skupialiśmy, jeśli chodzi o zadania zawodników, i dzisiaj bardzo dobrze to wygląda. Rozmawialiśmy przed meczem, trener w ostatni tydzień poświęcał głównie właśnie nam. Dzisiaj liczył na to, że zawodnicy będą sprawdzali się głównie w obronie, jeżeli chodzi o pressing. Czy dzisiaj udało się to zrealizować? Tak. Dużo fajnych zachowań. Mówię, ostatnimi czasy zwracamy uwagę przede wszystkim na te zachowania w defensywie. Ale widać też, nie można też zapominać o tym, że trzeba stwarzać tę sytuację, więc dzisiaj też bardzo, bardzo dobrze w drugą stronę, jeśli chodzi o ofensywę. Bardzo dobra zarówno pierwsza i druga połowa. Pierwsza połowa to byli głównie zawodnicy pierwszego składu, którzy grywali przede wszystkim w rundzie jesiennej. Druga połowa, sporo zawodników testowanych. Czy jest z nich też trener zadowolony na ten moment? Znaczy, bardziej bym powiedział, że w pierwszej połowie grała jedna jedenastka, w drugiej połowie druga jedenastka. I wszyscy są na etapie walki o ten pierwszy skład. Tak. I nie chciałbym tu nikogo wyróżniać, ale wszystkim chciałbym powiedzieć, że w ogóle za ten ostatni tydzień, bo był bardzo trudny i ciężki, powiedzieć, że kwintesencją tego jest to, że dzisiaj świetnie wyglądali i dobrze grali.